Blisko 900 uczestników stanęło na starcie bike maratonu, a także 17. memoriału Artura Fisza Filipiaka, który odbył się w Planicy Zdroju, a start miał miejsce na rynku. Trzy dystanse tradycyjnie, od dystansu Fan 22 km przez Classic, ten taki pośredni, do dystansu Mega 50 km. Z takich nowości tegorocznych to klasyfikacje e-bike'ów, klasyfikacje w parach mieszanych, które się całkiem dobrze przyjęły już na poprzednich edycjach. No i drużynówka młodzieżowa, wiele kategorii wiekowych też na dystansie Fan. Wracamy, można powiedzieć, do korzeni, staramy się zachęcić każdego do startowania w cyklu Bike Marathon, bo to jest impreza dla amatorów przede wszystkim i chcemy, żeby ludzie jak najliczniej brali w niej udział. Cieszymy się, że właśnie taka impreza w Polanicy, bardzo profesjonalnie przygotowana, to też zasługuje na uznanie i ciesząca się właśnie zainteresowaniem wśród rowerzystów, dlatego że podkreślają, że trasa, która jest w Polanicy, jest najbardziej wymagająca, jest najcięższa, jeżeli chodzi o bike maraton, ale dzięki temu właśnie przyjeżdżają tutaj, bo im ciężej, tym lepiej. Dzisiaj pogoda taka zabawowa, czyli dystans Fan oczywiście. To ile to kilometrów? 21, jakoś tak, 21-22. No bardzo fajna dzisiaj trzecia edycja, czyli trochę było do podjechania. Także całkiem fajnie, no pogoda dopisała, jest ciekawie. Trasa rewelacyjna, bardzo szybka, no troszeczkę pogoda popsuła, że tak powiem, szyki, bo wcześniej robiłem trening na tej trasie, było sucho. No dzisiaj trzeba było trochę na tych technicznych zjazdach uważać. Można powiedzieć, część swojego życia poświęciłem na kolarstwo i teraz, że tak powiem, od kilku lat już tak dosyć mocno się w to bawię. I trenersko, i zawodniczo. Dopasowałem swój organizm do dystansu. Jak sam bike maraton jest, od kilku lat tutaj startuję. Jeden sezon chyba, bo byłem kontuzjowany, właśnie połamałem się na zjeździe tu w Polanicy, ale nie odpuszczam, także. Dystans średni to jest klasik około 34 km, 800 metrów przewyższeń. Trasa bardzo trudna. Czyli może nie aż tak bardzo trudna technicznie, ale bardzo trudne zjazdy po kamieniach. Dzisiaj jest taka pogoda, jaka jest, jest ślisko, jest mokro, jest błotniście. Dystans Fan, trasa dosyć ciężka, ze względu na to, że mokro, bardzo ślisko, podjazdy takie dosyć ciężkie, właśnie ze względu błotniste. Popadało to właśnie, błoto się zrobiło. Zjazdy tym bardziej też bardzo śliskie, niebezpieczne, bo w trawach ukryte kamienie. Także jechałem z górki ładnie, zachowawczo. Ogólnie startowałem w klasyku, w 2 godziny 17 minut, naprawdę fajna organizacja, fajny tor, naprawdę mega zadowolenie. I w skali od 1 do 10? Dycha. Naprawdę dla organizatorów, naprawdę mega wyścig. Także widzimy się na następnym klasyku na Bike Maratonie. Dokładne wyniki zawodów można sprawdzić na stronie bikemaraton.pl. Gratulujemy wszystkim zawodnikom udziału w wydarzeniu i zapraszamy na kolejny, który odbędzie się 9 czerwca w Złotoryi.